Witam bardzo serdecznie. Dziękuję za łapki i komentarze. Bardzo się przydają. Również za udostępnienia. Bardzo wielkie dzięki. Dzisiejszy materiał to taki materiał, od którego powinienem był w ogóle zacząć swoją przygodę z YouTube'em, ponieważ ja w większości poruszam tematy dosyć drażliwe i budzące kontrowersje, szczególnie wśród słuchaczy chorujących na pelikanozę, to znaczy tych, co łykają wszystko, co podają im mass media, i również wśród słuchaczy i widzów, którzy są wyznawcami scientyzmu, czyli tego, co mówi nauka, oficjalna nauka. W pewnym momencie, kiedy analizowałem informacje dobiegające do mnie ze świata, również te z mediów, takich oficjalnych, doszedłem do wniosku, że wszystko się ze sobą wiąże. Nie ma przypadków, nie ma jakichś takich sytuacji, które wynikają spontanicznie same z siebie. Owszem, są, aczkolwiek to są pojedyncze sytuacje i one zupełnie nie pasują do schematu. Wtedy można łatwo rozpoznać, że to jest prawdziwe zdarzenie, ponieważ wszystko wiąże się ze sobą i podlega pewnym schematom, czyli scenariuszom, a wiążą się ze sobą depopulacja, chemtrails, kodeks alimentarius, modyfikowana genetycznie żywność i nie tylko żywność, 5G, transhumanizm, singularity, okultyzm i reptilianie i UFO, które wcale nie jest UFO. No, wszystko się ze sobą łączy. Sobie i po co tak jest? Ach, wracając jeszcze do tego, co się ze sobą łączy, nie? To jak sobie wymyślicie, cokolwiek sobie wymyślicie, co jest paskudne, co jest nieludzkie, co jest obrzydliwe, począwszy od gay parady i innych takich, tych, co nie zgadzamy się na, jak to było? Precz z dyktaturą kobiet, wołała posłanka partii jakiejś tam Schleswig-Holstein, jak ona się tam nazywa, precz z dyktaturą kobiet. To wszystko jest, znaczy ona się tam pomyliła, nie? Ale generalnie to wszystko jest, wszystko się ze sobą wiąże. I teraz pytanie, dlaczego tak jest i po co tak jest? Trudno powiedzieć, dlaczego tak jest, a może nawet nie trudno. Zaczęło się to w każdym razie bardzo, bardzo dawno, jeszcze przed stworzeniem naszego świata. Nastąpił rozłam w niebie i specjaliści od angelologii, czyli nauki o aniołach, mówią, że to była pierwsza wojna, druga wojna w niebie, czy tam anielska, czy jak tam. Kilkudziesięciu aniołów, czy kilkudziesięcioro aniołów, trudno powiedzieć, bo gramatycznie rodzaj męski. Faktycznie trudno powiedzieć, jaki to rodzaj. Anioły się zbuntowały przeciwko Bogu, uniosły się pychą, pierwszym grzechem głównym, i Pan Bóg strącił je w otchłań, czeluść, do piekła, do innego wymiaru, który sąsiaduje z naszym wymiarem, i je tam strącił, i anioły upadłe tam sobie są. Są tam i chcą przejść do naszej rzeczywistości. Chcą się przedrzeć, ponieważ nie są szczęśliwe prawdopodobnie tam, gdzie są, a na ludziach mogłyby się po pierwsze odgryźć, po drugie mogłyby, używając ludzi, dojść do, prowadzić dalej wojnę z Bogiem. W każdym razie jest tak, że ta wojna ze złem, dobra ze złem trwa. Dobro niczego i nikogo nie atakuje, natomiast zło musi używać wszystkich możliwych podstępów i wszystkich możliwych chwytów, żeby atakować, bo inaczej nie ma szans na wygranie. Nigdy nie ma szans na wygranie, taka jest prawda, czyli próbuje. I teraz tak, jedni ludzie lepiej lub gorzej podążają za tym, który jest drogą, prawdą i życiem, a inni wybrali drogę na skróty. Pytanie jest, dlaczego wybrali drogę na skróty? A na przykład u Katie Melua jest, jak w którejś z piosenek, taki fragment, który mówi, że niełatwo jest wybrać między tym, co słuszne, i tym, co łatwe.
a część ludzi, która się upaja władzą, wybrała to, co łatwe. Nie tylko władzą, bo to są też celebryci, muzycy, artyści, różni rozmaici. I o tym oni mówią sami otwartym tekstem, że oni zaprzedali duszę diabłu i dlatego robią karierę. Źli ludzie wybrali to, co łatwe i dzięki obrzędom okultystycznym, dzięki wyznawaniu Lucyfera, dzięki temu, że kontaktują się w taki czy inny sposób z tym innym wymiarem, technologie, dzięki którym trzymają w garści całą ludzkość, technologie i moc. I możecie się zdziwić, że technologie, jak to technologie. Ludzkość się rozwija od tych 6 tysięcy lat, czy 8, 7, no trudno już teraz mi wyliczyć, jak długo, ale niech będzie, że biblijny 6 tysięcy lat. I przechodziła ludzkość w tym czasie różne etapy i rozwijała się technologicznie również przez dymarki jakieś tam, poprzez wytop brązu, żelaza i później na stali. Ten rozwój szedł bardzo powoli i nagle w końcówce XX wieku, a może troszkę wcześniej, bo powstały technologie, czy pojawiły się technologie nieznane dotychczas ludziom, telewizja, radio, a potem komputer i te technologie rozwijają się jak burza. Nikt nie zwraca uwagi na to, że one się rozwijają wielokrotnie szybciej niż wszystkie inne technologie, jakie mamy. Przecież samochód wynaleziony gdzieś tam w końcówce XIX wieku, silnik parowy. Samochody powinny do tej pory latać. I to powinny, gdyby tak samo się rozwijało szybko przemysł samochodowy, jak przemysł komputerowy, samochody powinny być tak technologicznie rozwinięte, że szok. A tutaj nagle Tesla w osobie pana Elona Muska mówi, że za bardzo przeładowane są elektroniką i dlatego są kiepskie. A tymczasem komputery zapieprzają jak dzikie. Jedna jakaś tam generacja się pojawia. Słuchajcie, ja zaczynałem gdzieś tam w 1996, siódmym, nie pamiętam, a może to był jeszcze 990, nie pamiętam kiedy 990, nie pamiętam kiedy wchodziły pierwsze PC-ty w Polsce, ale to były komputery formatu XT i AT. XT nie miały nawet dysku twardego, tylko były na takie wielgaśne, miękkie dyskietki. Teraz i tak już nikt nie pamięta, co to są dyskietki. AT miały już dwie stacje dysków. Jedna była na takie 16, nie wiem ile tam, 16 centymetrów miała bok ta dyskietka, a ta druga miała już tylko 5 centymetrów, czyli była mniejsza, a wielokrotnie pojemniejsza. Ja zaczynałem od komputera AT. Od tamtej pory komputery poszły tak do przodu, że ludziom, którzy się urodzili w 2000 roku, to się wydaje niemożliwe, że komputer mógł być tak prymitywny. Ja zrobiłem materiał o komputerach, dam link w opisie, w którym stawiam pytanie, bo to jest pytanie nie o to, jak działa komputer, tylko dlaczego działa komputer. Jak to jest, że człowiek, który posiada duszę, rozum, potrafi wydać komputerowi polecenie, a komputer to polecenie zrozumie w jakimś tam języku, zrozumie je i wykona to polecenie. Jak to jest, że, bo ja rozumiem karty perforowane, rozumiem innego rodzaju programowanie urządzeń, ale urządzenia mechaniczno-elektryczne, które mają własny język. Zresztą możecie zerknąć do tego materiału, tak jak powiedziałem, jest w opisie. Technologia została nam dana. Wszyscy rozsądni ludzie, wszyscy, którzy nie są zaślepieni tym blichtrem, tym blaskiem kolorowych ekranów migających, wszyscy ci ludzie ze mną włącznie zastanawiają się, jak to jest, skąd ta technologia pochodzi, bo nie jest to technologia ziemska. Co więcej, zostaliśmy ukształtowani już w tym do takiego stopnia, że jesteśmy gotowi D-Wave, czyli komputerów kwantowych, które też nie mają nic wspólnego z komputeryzacją i właściciele komputerów kwantowych i producenci sami nie wiedzą, jak to działa. To nie są jakieś informacje wyssane z palca, ale Goldie Rose,
tak mi się wydaje, że nazywa się ten facet. Ja jeszcze zrobię o tym materiał. Sam twierdzi, że komputery kwantowe to jest coś zadziwiającego. Oni nie mają pojęcia o tym, jak to działa, a jednak działa. I nawet nie trzeba do końca sformułować zapytania do komputera, on już udziela odpowiedzi. Także są to technologie pozaludzkie, które dają ludziom możliwość wpływania na innych. No i tak się rozgadałem o tych technologiach, ale wróćmy jeszcze do głównego tematu. Skąd się wziął świat? Jak poczytamy Biblię, czy księgę Genesis, czyli stworzenie, czy też świętego Jana Ewangelię, to tam jest powiedziane tak, że na początku Bóg rzekł, niech się stanie, a u Jana mówi, na początku było słowo i wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało. A cóż to jest słowo? Słowo to jest częstotliwość. Słowo to jest fala mechaniczna, dźwięk. Odzwierciedlenie idei, owszem, odzwierciedlenie woli. Tesla mówił, że cały wszechświat jest częstotliwością i od częstotliwości wszystko zależy. I coś chyba w tym było. I tak butne anioły zostały poskromione, strącone gdzieś tam do jakiegoś wymiaru, w którym siedzą i nie mogą się wydostać. I wtedy Pan Bóg stworzył człowieka, ziemię, człowiek był czysty, człowiek nie miał zbrukanej świadomości, dusza była czysta. No ale wiadomo, że nie może to trwać. Takie rzeczy nie mogą trwać wiecznie, jeśli chodzi o ludzi. Ulegli oni podszeptom zła. No i namówieni chcieli również być równi Bogu, to znaczy chcieli wiedzieć, co to jest, co jest dobrem, a co jest złem. Skosztowali owocu z drzewa poznania dobra i zła. I zło cały czas kusi. Cały czas podjudza ludzi, cały czas podpuszcza na wszystkie możliwe strony. Nawet Pana Jezusa szatan próbował skusić, ale Pan Jezus się nie dał, bo wiedział, jaka jest natura zła i na czym to polega. Jednak od zawsze istniała grupa ludzi, która dawała się skusić i która kalkulowała sobie zupełnie inaczej niż wszyscy normalni, poczciwi ludzie. Ta grupa w zamian za i moc oddawała cześć diabłu. Ja tej kalkulacji nie bardzo rozumiem, bo mimo, że się za życia tu na ziemi, w życiu doczesnym zjada konfitury, to nie podejrzewam, żeby szatan, Lucyfer, Belzebub, czy jakby go nie nazywać, w życiu kolejnym, czyli w życiu wiecznym, jakoś szczególnie miał ochotę nagrodzić tych jego przydupasów, tych, którzy wykorzystują różne moce do tego, żeby ludzi gnębić i żeby ludźmi kierować. Raczej nagroda słodka ich nie spotka, ponieważ Lucyfer, szatan, Belzebub to są imiona jednego wielkiego kłamcy i zwodziciela. Przecież on kłamie i zwodzi wszystkich wkoło. I to, że ktoś jest jego gorącym i gorliwym wyznawcą, nie znaczy, że otrzyma za to nagrodę. Wręcz przeciwnie. No ale cóż, przez wiele wieków wszelkie satanistyczne i okultystyczne ceremonie były odprawiane w zaciszu pałaców, kościołów, opactw i klasztorów i innych miejsc przez ludzi o najwyższych tytułach, a wszystko tylko po to, żeby poczuć przez ludzi o najwyższych tytułach, a wszystko tylko po to, żeby poczuć się silniejszym od innych, po to, żeby mieć władzę nad ludźmi, po to, żeby móc korzystać z uciech życia. Tak, z uciech życia. Przykładem tego była zawsze walka o supremację pomiędzy władzą świecką a władzą kościelną. To zawsze było, zawsze miało miejsce, od kiedy Kościół się zhierarchizował i nadal się toczy. W pewnym momencie historii powstała masoneria. Początkowo był to jakby cech rzemieślniczy zrzeszający budowniczych. To znaczy, żeby wybudować dom w średniowieczu, albo budynek, albo zamek, bo pałac należało wyznaczyć kierunki świata oraz w odpowiednich miejscach położyć kamienie węgielne.
To nie ma nic wspólnego z węglem. Kamień węgielny jest to kamień narożny. Kamień, który kładzie się pod węgło, czyli narożnik budynku. I ten kamień po pierwsze miał wyznaczać, gdzie budynek ma stać, po drugie miał być tak osadzony, żeby węgła budynku się nie zapadały. I specjalistami od tego byli właśnie wolnomularze, czyli tacy budowniczy. Oni mieli 3 stopnie wtajemniczenia, no i sobie łazili po świecie i zdobywali kasę oraz informacje. W pewnym momencie zaczęli do ruchu wolnomularskiego przystępować niewolnomularze. To jest tak jak z rewolucją. Jak jest jakaś organizacja fajna, to zawsze się wkręci jakiś paru Żydów na górze albo jakiś cwaniaków. To tak jak z pierwszą Solidarnością, gdzie robotnicy się zbuntowali i od razu przyjechali zbuntowanymi. I tak samo było z wolnomularzami. Zaczęli do nich przystępować światli i wielcy myśliciele, wolnomyśliciele, tacy jak Voltaire, tacy jak Isaac Newton, wcześniej Leonardo da Vinci. Oni tworzyli taką luźną zbieraninę ludzi o filozoficznych poglądach, różnych filozoficznych. Ogólnie rzecz biorąc, ich celem było zwalczanie religii chrześcijańskiej, katolickiej głównie. Oni sobie świetnie radzili, zaczęli wymyślać swoje teorie i zaczęli mącić ludziom w głowach. Zaczęli oni przekształcać tę organizację właśnie w taki front antyreligijny, zmierzający do ateistycznego wykorzenienia religii, do rozbicia kościoła katolickiego, co im się zresztą pięknie udało, co widzimy w tej chwili, a wręcz w końcu przekształcili swoją organizację w sektę religijną, która zajęła się wyznawaniem Belzebuba, Lucyfera. I teraz tak, próżność zgubiła upadłe anioły, próżność zgubi rządnych władzy, próżność zgubi tych, którzy są rządni władzy nad światem. W 1776 roku wolnomularstwo, czyli Freemasonry, zostało objęte, to znaczy urosła nowa czapa w postaci iluminatów bawarskich. I co? W związku z tym, że materiał jest już dosyć długi, zapraszam, tu muszę przeciąć i zapraszam do następnego odcinka, który powinien już być. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego i zapraszam na posłuchanie następnego.